Samurajowie tu są. Ktoś ty? Jestem Sakai. Przybyliście z odsieczą? Zgadza się. Jestem pan Sadamune Oga, chorąży szoguna. Witajcie na Tsushimie. Dziękuję, panie Sakai. Szogun przysłał nas, gdy tylko dostaliśmy wiadomość. Twój wuj właśnie wydał rozkaz. Mamy wyruszyć na bitwę, pokonać Hana i wyrwać zamek Shimura ze szponów Mongołów. Doskonale. Przygotuj ludzi. Muszę jeszcze się z kimś zobaczyć. Będę czekał przy północnej bramie. Razem ruszymy na spotkanie z twoim wujem. Potrzebujesz czegoś, panie? Żegnaj. Jinie, nie wiedziałam, że wróciłeś. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt surowa, pani Masako. Zniosą to. Chłopi Yarikawy są bardziej wytrzymali, niż się wydają. Są też uparci. Bardziej uparci niż ty? Nie ma mowy. Tydzień temu splunęliby na dźwięk nazwiska Sakai i Adachi. Jednak po tym, co zrobiłeś w Yarikawie, są tutaj z twojego powodu. Zatem ich nie zawiodę. Ja też nie. Za walkę dla pana Shimury czeka nas nagroda. Norio, trenujesz nowych rekrutów? Nie zupełnie, mój panie. Właśnie skończyliśmy prowadzić medytację. Samurajowie, lud Yarikawy. Każda dusza potrzebuje chwili ciszy przed bitwą, by przyjąć kruchość życia i bliskość śmierci. Mądre słowa. Pomedytujesz ze mną? Będę zaszczycony. Dziękuję, Norio. Niech Budda cię chroni, panie Sakai.
Już czas, Yuno. Samurajowie tu są. Przygotowują się do bitwy. Odpoczęłaś trochę? Nie mogłam. Przykro mi. Taka powinien tu być. Wierzył w ciebie. Teraz wierzę w ciebie, lud Yarikawy. Stanąłeś po ich stronie, kiedy inni się odwrócili. Ryzykują życiem dla ducha. Oddałbym życie za lud Tsushimy. I za ciebie. Oby nie było to potrzebne. Trzymaj się, Yuno. Muszę spotkać się z panem Ogą. Do zobaczenia na polu bitwy. Sprawdźcie koła! Panie Sakai. Panie Oga, gdzie jest mój wuj? Czeka na ciebie na wzgórzu. Klan Ogów z wielką chęcią cię do niego odprowadzi. Towarzystwo cieszy. Nie każmy Hanowi na nas czekać. Doskonale. Niezła robota, panie Sakai. Ocaliłeś wuja, a potem zwerbowałeś Yarikawów. Nie są doświadczonymi żołnierzami, ale ufam im całkowicie. Więc wezmę z ciebie przykład. Czy to prawda, że ludzie nazywają cię duchem? Musieli w coś uwierzyć, kiedy pokonano samurajów. Samurajowie wrócili. Najwyższa pora zapomnieć o tych bajkach i wcielić w życie prawo szoguna. Czas ocalić tę wyspę i ludzi nazywających ją domem. Polityka może zaczekać, aż zabijemy Hana. Oczywiście, panie Sakai. Panie Shimura! Przybył twój bratanek! Jinie! Tutaj! Dobra robota. Teraz mamy szansę odzyskać zamek. Kapelusze to już przeszłość. Ale Ryudzo uciekł z Hanem. Chcieli, abym cię zdradził. Rozmawiałeś z Hanem? Złapali mnie. Gdybym wiedział, szedłbym ci na ratunek z całą armią. Yuna mi pomogła. Ale jej brat zginął z honorem. Han zapłaci za jego ofiarę i za wszystko, co przeżyłeś. Jinie, szogun wsparł moją decyzję o adopcji. Gdy uratujemy naszą wyspę, staniesz się dziedzicem klanu Shimurów. Nie jako duch, lecz samuraj. Nie zawiodę cię, wuju. Dziś ruszymy do bitwy, jako Sakai i Shimura. Jutro będziemy świętować, jako ojciec i syn. Samurajowie szczycą się swoim honorem, który czyni ich sztywnymi, przewidywalnymi i słabymi. Duch robi, co chce. To czyni go niebezpiecznym. To nasza chwila, Jinie. Los całej wyspy zależy od tej bitwy. Utniemy Hanowi łeb. Razem. I osobiście wręczymy go szogunowi. Wojownicy Tsushimy! Dzisiaj pokonamy Kotun-Hana! Odzyskamy zamek Shimura i wypędzimy Mongołów z ojczyzny!
panem Shimurą! Po zwycięstwo! Zabić wszystkich! Nie ustępować! Walczy! To za moich synów! Za Tsushima! Jose! Ой, 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 ой
Panie Sakai! Sprawdź drogę przed nami! Nie potrzebujemy niespodzianek! Tchórze! Ginie! Co ty robisz? Oczyszczam drogę. Nie w taki sposób. Nigdy tak. Walcz jak wojownik, z honorem. Nie jak potwór. Tylko to do nich przemawia. Terror nie jest bronią samuraja. Wieża! Powstrzyma nasz atak! Twoja szansa, panie Sakai! Zniszcz ich broń! Honorowo! Utrzymam szyk i odciągnę ich ataki! Idę z tobą! Bądź blisko! Utrzymać pozycję! Panie Sakai! To chłaczy! Thank you.
Zniknij! Więcej Mongołów na drodze na most! Widzę ich! Dołączmy do reszty. Dobrze, że rozprawiłeś się z Mongołami przy bramie. Twój wuj się myli. Nie uda mi się go przekonać. Zginiemy, jeśli się nie zmienimy. Tylko dzięki tobie zaszliśmy tak daleko. Wszyscy to... Jeszcze długa droga przed nami. Nie poddałby się w ten sposób. Coś jest nie tak. Uczcić ich ofiary. Zbierz żołnierzy. Naprawimy most. Atak o świcie. Nie. Zbyt wielu zginęło. Gdybyś mnie wysłuchał... Kość! Jest inne wyjście. Omówimy je sami.
Mongołowie są w odwrocie. Uderzymy, nim się przegrupują i jutro zakończymy wojnę. Posłałeś naszych na śmierć. Są żołnierzami. Ich krew jest na naszych rękach. Znajdę drogę przez most. Otruję wroga. To akt terroru. Staram się ocalić nasz lud. I chcesz, by się nas bali? Jeśli będziesz kroczyć tą ścieżką, będziesz taki sam jak Mongołowie. Uczyłem cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Poddajesz się emocjom. Poświęciłem wszystko, by ocalić nasz lud. Dałem mu nadzieję, a ty nic! Czy nie? Nie. To koniec. Panie Sakai! Kenji, co ty tu robisz? Próbuję pomagać rannym, ale mam tylko podłą gorzałę. Jak pocieszyć kogoś, komu urwało rękę? Nie wiem. Taka zawsze wiedział, co mówić. Brak mi tego dzieciaka. Jak nam wszystkim. Odpocznij. Spróbuję. Jeszcze raz. Ćwiczcie dalej. Senseju, pan Shimura chce naprawić most. Uderzymy o brzasku. Han nie będzie się tego spodziewał. Wahanie sporo by nas kosztowało. Jest jeszcze jeden sposób. Taki, który narusza zasady twojego wuja? Taki, który ratuje życie. Ostrożnie, Sakai. Nie zgadza się pan? Tego nie mówiłem. Dzinie. Pani Masako, przeżyłaś. Inni nie mieli tyle szczęścia. Nie było mnie przy śmierci synów, ale robię co mogę, aby pomóc tym chłopcom spokojnie odejść. Pan Shimura chce zaatakować o świcie. Jeśli jest inna droga, która ocali czyjeś dzieci... Możliwe. Rób, co trzeba. Masz moje wsparcie.
Tsushima was opłakuje. Panie Sakai. Norio, obawiałem się, że zginąłeś. Było blisko. Uderzenie mnie powaliło i przeniosło dzielnych wojów na tamten świat. Zapewnimy im pochówek, kiedy odbijemy zamek. Myślisz, że wciąż jest szansa? Zawsze jest szansa. Nie trać nadziei, Norio. Nigdy, mój panie. Naprawiają most zgodnie z rozkazami twojego wuja. Pan Shimura zamierza zrealizować swój plan. Nieważne, ile istnień poświęci. Ci ludzie chcą walczyć. Za ciebie. Jak dużo to jadu zdołasz zebrać w godzinę? Kilka garści. Porozmawiaj z innymi. Każ im zebrać tyle, ile zdołają. Chcesz otruć Mongołów? Wślizgnę się do zamku i dosypię im go do nabojów. Niech Han zadławi się własną krwią. Twój wuj dowie się o tym. Wiem. Taka przygotował coś dla ciebie. Nie wiedziałam, czy się przyda, ale jeśli coś się stanie... Nie stanie się. Chciałby, żebyś to miał. Znaleźliśmy tylko tyle, to jadu. To wystarczy? Tak, wystarczy. Jeśli dotrę do wieży, mogę przyjrzeć się żołnierzom Hana. Wymyślę, jak zatruć jego armię. Pozbędę się strażników po cichu. Wejdę na szczyt i się rozejrzę. Oj! U nogi chcę harpa! U nas sam raczuj!
Pozbędę się strażników po cichu. Wejdę na szczyt i się rozejrzę. Legium Harsinta! Jak wszystkich otruć. Ścieżka przez ogród. Słabo broniona, łatwo się ukryć. Kapelusz. Ryudzo. Oczywiście, że tu jest. Przygotowują ucztę. Mogę zatruć napój Hana. Niech armia wypije kumys, a my dobijemy ocalałych. Fortyfikacje. Materiały wybuchowe. Wuj prowadzi nas na rzeź. Muszę niepostrzeżenie dostać się do kumysu. Lepiej pójdę przez ogród. Ingesin hunnigen alach josta. Enter samra wadakta. Atna tyrdyk. Tyrtyn baga yu. Yumalga.
Ямар тач битэн байгаарэ? Ахад үцэрбо, өгтөг болох нох.